Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby. Zapraszam Państwa na czytanie z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Na początku jednak chcę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszych urodzin, spełnienia wszystkich marzeń, wszelkiej pomyślności i wszystkiego, co sobie Państwo zamarzycie, żeby się w tym roku 2019 spełniło. Teraz przechodzimy do czytania. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Może się zdarzyć tak, że nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Jeżeli nie rezonuje, pod spodem tego filmu jest link do strony, w której można sobie obliczyć swój znak ascendentalny i może tam znajdą Państwo w tym drugim znaku jakieś informacje dla siebie albo po prostu połączycie jakieś szczegóły z czytań obu filmów i wtedy ułoży się to w jedną całość. Uzyskają Państwo informacje i odpowiedzi na swoje pytania. Dobrze, to by było na tyle. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz ja tylko przy Was przyłożę. I już patrzymy, co nasze wrybek w marcu będzie działo. Pytanie ogólne. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc marzec. Jaką będziecie emanować w marcu. Co tam będzie Wam pomagać. Osiem kielichów. Karta, która pomaga bądź przeszkadza tej energii. As mieczy. No, z czymś będziecie kończyć, kochane rybki. Zaraz zobaczymy z czym. Wy w tej sytuacji, Wasze działania, jakie kroki będziecie podejmować? Dwie buławy. Jak zwykle pierwszy rozkład, przepraszam Was i muszę tutaj dopasować kartki. Dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Czyli co już macie zamknięte? Jakie sprawy? Cztery miecze. O czym będziecie myśleć, co analizować, jakie strategie obierać? Co tam w głowie Waszego czytania? Siedem kielichów. Czyli tak, w zamiarach macie no, do podjęcia trudną decyzję jakąś, zastanawiacie się nad wyborem pomiędzy czymś a czymś, stoicie w miejscu, a w głowie po prostu jeszcze więcej możliwości, trochę fantazji. Dobrze, połowa miesiąca, najbliższa przyszłość, królowa denarów. Tutaj, bo mi się nie zmieszczą karty. Tak będzie chyba dobrze. A jeżeli nie, to musimy po nasze świeczuszki. Dobrze. Wasze czynniki wewnętrzne. Cztery kielichy. Otoczenie, czynniki zewnętrzne, współpracownicy, rodzina, przyjaciele. Rycerz kielichów. Wasze obawy bądź nadzieje. Cztery denary. I koniec miesiąca. Rycerz buław. W tle czytania mamy trzy miecze. Czyli
jakaś decyzja taka troszeczkę stresująca. Jeszcze mam karty afirmacji, ale je chyba sobie później na koniec czytania rozłożymy. O, tutaj jakoś je położę, żeby nie przeszkadzały. Albo nie, bo kamera wariuje. Wszystko jasne. Moje kochane rybki, jesteście w energii ósemki kielichów. Od czegoś będziecie odchodzić. Coś już was męczy, coś już was przeciąża. Po prostu no, już macie dosyć jakichś spraw. I decydujecie się na odejście w zupełnie innym kierunku. I z tego względu, że widzę tutaj, że jest jakaś decyzja do podjęcia i macie naprawdę różnorodny wybór w tej głowie, wydaje mi się, że będziecie zmieniać pracę. Odchodzicie, być może jesteście po, jak to się mówi, urlopie jakimś, tak? Matko jedyna, uciekło mi słowo. Na zwolnieniu lekarskim, tak? Może byliście, jesteście po jakiejś chorobie, po dłuższym odpoczynku. No, widzę, że tutaj była jakaś przerwa, tak? Odpoczywaliście od czegoś, te cztery miecze, zaraz do tego dojdziemy. Ale teraz podejmujecie decyzję o odejściu i wydaje mi się, kochane rybki, że będziecie tutaj zmieniać pracę. Ta praca, która do tej pory była, no widocznie Wam w jakiś sposób tutaj nie odpowiadała, być może męczyła Was bardzo emocjonalnie, być może była to stresująca praca, być może była to praca, której po prostu było ciężko i już nie dajecie rady, zbyt duża presja może wywierana, zbyt jakaś toksyczna atmosfera powoduje, że po prostu zostawiacie wszystko tak jak jest i zmieniacie kierunek działania. Karta, która Wam pomaga lub przeszkadza, jest to karta Asa Mieczy. As Mieczy mówi właśnie o takich umowach, o wyjaśnianiu pewnych spraw, o rozmowach kwalifikacyjnych, ale mówi też o takim kategorycznym odcięciu się od czegoś, co po prostu no, nie jest dla nas korzystne, prawda? Czyli taka szczera rozmowa do bólu, wyjaśnienie sobie czegoś i absolutnie odcinamy się jednym krótkim cięciem, urywamy kontakt, odchodzimy po prostu i zostawiamy wszystko tak, jak jest. Karta ósemki kielichów mówi nam też o takim odejściu, ale nie paleniu za sobą mostów, nie zamykaniu drzwi. Więc być może jest to karta, która mówi, że odchodzicie od czegoś, ewentualnie może być to też karta, że powracacie. Być może z kolei inne rybki były właśnie po jakiejś długiej przerwie w pracy i teraz wracają, tak? Wracają do pracy i podpisują nową umowę. I to też może być taka sytuacja z kolei dla innych rybek. Podpisujecie teraz jakąś nową umowę, być może podejmujecie naukę, może być też powrót do nauki, tak? Do czegoś, co kiedyś już robiliście, coś może rozpoczęliście, tylko na chwilę po prostu ze względu na jakichś emocjonalnych musieliście to porzucić. A teraz do tego wracacie, więc jedni mogą zmienić pracę, jedni mogą wrócić do pracy, do tego zajęcia, które kiedyś robili, inni znowuż mogą powrócić do nauki, do kształcenia się, do podnoszenia swoich kwalifikacji, być może do studiowania, po jakiejś dłuższej przerwie, po jakimś odpoczynku, tak? Zrobiliście sobie przerwę, odpoczynek, niektórzy byli w sanatorium, niektórzy byli w szpitalu, niektórzy chorowali, inni znowuż mogli być na urlopie macierzyńskim, jakaś przerwa, tak? A po prostu inni może, jak mówię tutaj, zwracam się teraz do studentów, do młodych osób, po prostu zrobił sobie rok przerwy i teraz z powrotem wracają i podejmują naukę. I teraz tak, Wasze działania. No, Wasze działania to są dwie buławy, a dwie buławy mówią nam o tym, że jest przed nami jakiś wybór, tak? Wahamy się nad czymś. Ale jest to też karta spółki, karta partnerstwa. Więc dla tych ryb, do których rezonuje bardziej ta sytuacja, że jednak wracają do pracy, powrót do jakiegoś zajęcia, które wcześniej wykonywały, być może będzie to właśnie propozycja wejścia w jakąś spółkę. Ewentualnie zastanawiacie się, na którą drogą podążać, tak? Być może macie dwie opcje jakieś do wyboru, jakieś fajne dwie propozycje, no i zastanawiacie się, tak? Czy tutaj iść, czy wybrać ten kierunek, czy tamten.
Z kolei dla osób, które chcą wrócić na drogę nauki, szkolenia i podnoszenia swojej wiedzy, swoich kwalifikacji, swojego doświadczenia zawodowego. Więc przed Wami jakiś wybór i no, musicie dobrze wybrać, bo zastanawiacie się naprawdę nad tym, żeby to było po prostu dobre dla Was. A w głowie macie bardzo dużo możliwości i nawet tak fantazjujecie, tak troszeczkę przerysowujecie tą rzeczywistość. Od razu byście chcieli naprawdę z kilku źródeł wodę pić, ale tak się nie da, więc zastanówcie się na spokojnie, nie kierujcie się takimi emocjami, takim zachłyśnięciem się czymś, tak? Bo ktoś mógł nam zaoferować jakąś propozycję, a my wow, tutaj już, no, że tak powiem, dzielimy skórę na niedźwiedziu, tak? I nie mamy jeszcze tego nie osiągnęliśmy, a już sobie wyobrażamy nie wiadomo co. Więc tutaj na spokojnie. Dla tych, co się uczą, no to też może być właśnie w głowie ten mentik, że dużo kierunków tych studiów, tak? Dużo kierunków kształcenia jakiegoś właśnie, czy jakichś kursów, czy szkoleń, czy jakiegoś takiego, nie wiem, dokształcania w formie, jakby to powiedzieć, no wielorakich możliwości, tak, kierunków, tak, no to musicie już sami tutaj Państwo do siebie po prostu dopasować, ale tych propozycji będzie bardzo dużo, uważajcie, żeby się nie sparzyć na którejś, bo niektóre mogą być bardzo fajne, ale mogą być też takie, które po prostu nie będą spełniały Waszych oczekiwań, możecie się niemiło rozczarować, więc uważajcie, bo w głowie naprawdę macie teraz bardzo, bardzo dużo i tutaj ta decyzja jakaś do podjęcia, więc musicie się, moi kochani, dobrze zastanowić. I teraz tak, najbliższa przyszłość mamy Królowę Denarów. Królowa Denarów mówi o kobiecie 40-45 lat wzwyż z trygonu Ziemi, czyli to może być byk, panna bądź koziorożec. I teraz tak, jest to kobieta bardzo majętna, zazwyczaj na wysokim stanowisku, więc może być to Wasza albo szefowa, albo ta właśnie wspólniczka. Ewentualnie jest to karta mówiąca, że w połowie miesiąca zarobicie bardzo duże pieniądze, ponieważ Królowa Denarów przynosi nam bardzo dużo pieniędzy. Są to podpisane bardzo duże i bardzo dobre jakieś umowy. Możecie sobie kupić coś ładnego. Ogólnie sukces finansowy, tak? Królowa Denarów jest to taka kobieta, która no, jest osobą bardzo zaradną, w sposób może nie taki chytry, oszczędną, ale no, taka bardzo dobra gospodyni, która wie po prostu jak rozporządzać z tymi pieniędzmi, bardzo lubi pieniądze, lubi otaczać się dostatkiem, zresztą tak jak widać tutaj na tej karcie. No jakby nie było, jest to żona Króla Denarów, a Król Denarów zawsze ma pieniądze, lubi pieniądze i jeżeli chodzi tutaj o pracę, to naprawdę bardzo dobrze wróży ta karta, tak? Więc ci z Państwa nawet, którzy poszukują pracy, być może odeszli od tej pracy, która nie służyła i zastanawiają się nad wyborem nowej, będzie umowa o pracę i będzie bardzo dobra, bardzo dobrze płatna praca, tak? Więc jak czekacie na jakieś pieniądze, czy być może jakieś premie, to na pewno coś takiego tutaj się zadziała. Ewentualnie, mówię, dla innych może być to osoba, która po prostu da Wam pracę, może Was zatrudnić, albo osoba, która po prostu no, pomoże Wam, może podjąć tutaj tą decyzję i dobrze wybrać, tak, że ona ma pieniądze, ona wie jak robić pieniądze i tutaj dobrze by Wam doradziła. I teraz tak, Wasze czynniki wewnętrzne, czwórka kielichów. No czwórka kielichów jest to karta takiego lenistwa, nudy, takiej troszeczkę rozmyślania, co by było, gdyby było. I nie widzimy szansy od losu, tak? Czyli takie troszeczkę emocjonalnie, że tak powiem, no nie za bardzo. Karta taka, brak zainteresowania zupełnie, jesteście gdzieś tam w swoim świecie, nad czymś dumacie, nic Wam się nie chce, a tutaj zobaczcie, los piękny kielich Wam ofiaruje, tak? A Wy nawet nie chcecie po prostu po niego sięgnąć, może nie chcecie go zobaczyć. To jest też takie życie przeszłością troszeczkę, no tak jak mówię, rozpamiętywanie tego, co było, co by było, gdyby, więc
być może nie warto tutaj siedzieć w tej przeszłości, tylko no, trzeba ruszyć tutaj się z miejsca, wstać i po prostu rozejrzeć dookoła, że no, nie jesteśmy sami z tym problemem, tylko naprawdę los tutaj chce Wam coś fajnego ofiarować i ruszcie się troszeczkę. No nie siedźcie, nie myślcie, bo naprawdę może Wam koło nosa tutaj czmychnąć jakaś fajna okazja. I teraz tak, czynniki zewnętrzne. Jedzie tutaj do Was jakiś rycerz kielichów i jest to mężczyzna 30-40 lat z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. On Wam tutaj wiezie jakąś dobrą wiadomość. Dobrą wiadomość ewentualnie może być tak, że to jest po prostu jakiś Wasz przyjaciel, tak, który po prostu z miło będziecie z nim spędzać czas, być może, nie wiem, wyjście na jakiegoś drinka, pospotykać się, wyżalić, bo jest to osoba bardzo taka romantyczna, wylewna uczuciowo, więc tutaj na pewno ona Was w jakiś sposób pocieszy, ale raczej bym powiedziała, że z jakiegoś środowiska tutaj idzie do Was jakaś wiadomość dobra, tak, więc no jakieś dobre tutaj wiadomości będą być może tutaj odnośnie tej pracy. Patrzę tak na tą trójkę mieczy, pod spodem macie dziewiątkę denarów. Trójka mieczy mówi o tym, że jesteście zranieni, że jesteście smutni, jesteście rozczarowani. No, tak jak mówię, jedni mogli odejść od pracy, tak, zmienić tą pracę i dlatego być może jesteście tacy troszeczkę poranieni tutaj. Być może no, to, co było kiedyś, naprawdę bardzo Was tutaj emocjonalnie i tak ogólnie zestresowało i nie pocieszyło. Jest to karta smutku, tak? No ktoś Wam tutaj, ktoś zagrał nie fair, wbił ten przysłowiowy nóż w serce. Jesteście naprawdę tacy, no, nie w fajnym humorze, źle się czujecie, tak? Jest Wam po prostu smutno, źle jesteście rozżaleni, że dlaczego ktoś mógł tak zrobić. I to jest karta tła, więc pod spodem mamy dziewiątki denarów, że jednak będzie zadowolenie finansowe, tak? Więc być może tutaj chodzi właśnie o te, o coś, od czego musieliście odejść, tak? To Was tak bardzo zraniło, że podjęliście decyzję, żeby odejść. Odciąć się od tego, co było. Dobrze, kochani, teraz tak. Czego się boicie? Wasze obawy bądź nadzieje. No i mamy kartę czterech denarów. No, wy bardzo jesteście przywiązani do dóbr materialnych, boicie się stracić pieniądze, martwicie się o pieniądze, tak? Jest to karta takiego nawet troszeczkę sknerstwa, bym powiedziała, skąpstwa. Kurczowo trzymacie się pieniędzy, tak naprawdę pieniądze są w tym momencie dla Was najważniejsze. Ewentualnie boicie się, no co będzie dalej, tak? Czy ta nowa praca przyniesie Wam oczekiwane dochody i czy uda Wam się po prostu godnie żyć, starczy Wam na wszystko i czy ta praca będzie, czy będą te pieniądze, tak? Więc jedynie o to możecie się tutaj martwić, kochane rybki. Jak kończycie miesiąc? Mamy tutaj rycerza buław. Rycerz buław mówi o wyjazdach, o przeprowadzce, o zmianach, o działaniu. Mogą być to podróże, wyjazdy zagraniczne. Ogólnie ktoś tutaj może do Was przyjechać. No, jest to karta też dobrego biznesu. No, coś naprawdę ruszy tutaj z kopyta, więc rycerz buław to jest bardzo przedsiębiorcza osoba. Jest to mężczyzna 30-40 lat z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, więc na koniec miesiąca możecie spotkać taką osobę. Ogólnie macie tu trochę tych osób, no trzy osoby widzę, ale nie musi to tak być. No, karta rycerz była, jest to działanie, ruszamy do przodu, podróże, wyjazdy, przeprowadzki, być może też przeprowadzicie się do jakiegoś innego miasta właśnie w poszukiwaniu pracy. Ogólnie ruch, działanie, jest to też dobry biznes, tak? Bo rycerz buław, no to jest osoba, mówię, bardzo dynamiczna, bardzo przedsiębiorcza, bardzo taka no, o ognistym temperamencie, tak? Ona nie może wejść drzwiami, to wejdzie oknem, więc tutaj naprawdę tak to widzę, więc ci z Państwa, którzy, mówię, byli po jakimś odpoczynku, byli po prostu po jakiejś czy urlopie, czy chorobie, albo będą wracać do pracy i czeka ich nowa umowa i dobrze płatna ta praca. Ci z kolei, którzy postanowili odejść z pracy, też znajdą nową, lepszą.
tylko wybór jest, tak? Wybór jest. Zastanawiają się, co zrobić dalej, tak? Bo jest dużo możliwości, jest bardzo dużo ofert. Wy troszeczkę jesteście tak jakby znudzeni, rozleniwieni, ale ja myślę, że to jest właśnie po tej chorobie, po tym odpoczynku, być może po jakiejś dłuższej przerwie, tak? Więc jesteście jeszcze tacy, no, flegmatyczni, coś musi was wrzucić, że tak powiem, w obroty, żebyście zaczęli się zachowywać jak ten rycerz buław, tak? Czyli musicie się rozkręcić, musicie po prostu wstać i zacząć działać. Otoczenie będzie wam sprzyjać, przyjaciele przy was będą, więc nie musicie się martwić tutaj. Wsparcie emocjonalne od strony przyjaciół jest, jakieś dobre wiadomości, więc tutaj naprawdę nie macie się o co bać. No i nie bójcie się o te pieniądze, bo pieniądze będą i będzie, mówię, jakieś wyjazdy, podróże, propozycje, bardzo dużo działania, ruch, coś będzie się działo, tak? No i ta karta tła, te trzy miecze, być może jesteście też zestresowani całą tą sytuacją, dlatego te trzy miecze, tak? No to jest też karta stresu, karta smutku, rozczarowania, bólu, tak? Więc być może no, w tle tutaj jeszcze będzie się gdzieś to tam między wami tutaj przebijać. Wyjaśnimy sobie kilka kart. Wyjaśnimy sobie kilka kart, chociaż ładne to czytanie jest takie, może tak powiem, jasne, czytelne. Wyjaśnimy sobie 7 kielichów. O czym wy myślicie? 7 kielichów. No tak, macie siłę. Czyli chcecie z 7 kielichów, wydaje mi się, że myślicie nad jakąś strategią. Planujecie, jak dobrze rozegrać coś, żeby po prostu wygrać na tym, tak? Żeby ta oferta była korzystna. Więc planujecie, coś tutaj próbujecie organizować, coś wymyśleć, żeby dać radę temu przedsięwzięciu. Macie siłę woli, siłę przebicia. Myślę, że tutaj psychicznie też sobie poradzicie. Ale na pierwszy rzut oka po prostu planujecie, jaką tutaj drogą pójść, jaką obrać strategię. Co wywalczyć, być może jakieś nowe, dogodne warunki w umowie, też tak może być, bo macie może dużo możliwości, a będziecie chcieli po prostu jak najwięcej tych ofert, tych propozycji dla siebie tutaj wybrać. Więc na pewno będziecie mieli siłę, dacie sobie tutaj radę, doskonale uda wam się, że tak powiem, osiągnąć to, co chcecie i to będzie podyktowane pod wasze warunki, tak? Więc jak najbardziej tutaj myślę, że ten wasz plan, ta wasza tutaj jakaś silna taka wola spowoduje, że dobrze wybierzecie i będziecie z tego zadowoleni. Dobrze, kochani, teraz zobaczymy, o co tutaj chodzi z tym asem mieczy. $9, tak, czyli chodzi tutaj o umowę o pracę, o jakieś duże pieniądze, z których będziecie bardzo zadowoleni. Ewentualnie może być to umowa odnośnie nieruchomości, na raczej już nie będę plątać, ale jakaś umowa odnośnie finansów i to bardzo ładnych finansów, z których będziecie zadowoleni. Poproszę o wyjaśnienie 8 kielichów. Czwórki mieczy nie będę wyjaśniać, bo po prostu to jest jakaś przerwa w pracy, albo urlop, albo choroba, tak? Więc już tutaj dopasujecie do siebie. 8 kielichów. 10 buław. Przemęczenie, przepracowanie, za dużo wzięliście na siebie, tak? I dlatego odchodzicie, słuchajcie, może nie odchodzicie zupełnie od pracy, tylko odpuszczacie sobie część obowiązków. Też tak może być. Jesteście po prostu przemęczeni, przepracowani, zbyt duży bagaż wzięliście na siebie do dźwigania i dlatego macie już dosyć i zostawiacie to, tak? Więc być może tutaj nie zupełnie będziecie rzucać pracę, tylko będziecie zmieniać umowę w taki sposób, żeby po prostu się odciążyć, nie brać na siebie już tyle, tak? No i tutaj obierzecie dobrą strategię, coś tutaj zaplanujecie i dobrze, że tak powiem, uderzycie w takie punkty, które będą dla was po prostu bardzo korzystne, tak? Jakieś tutaj oferty dla was będą takie bardzo pozytywne. Dobrze, kto to jest ta królowa denarów?
10 dynarów, tak? Czyli no, chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze i to takie pieniądze, które zostaną u Was w domu, tak? Czyli to, co się, że tak powiem, dorobicie. No praca. To może być też taka sytuacja, że to jest Wasza żona. Też tak może być. Żona. Być może albo matka. Wejdziecie z kimś do spółki, jakiś biznes rodzinny, bo 10 dynarów mówi o biznesie rodzinnym, tak? Czyli z mamą, nie wiem, z ojcem, z bratem, z siostrą, z kuzynostwem, z kimś, z kim wiążą Was więzy krwi. Więc może być to właśnie jakaś praca. Ewentualnie mówię, osoba, która zapewni Wam duże pieniądze. Przy tej osobie zarobicie duże pieniądze. Dobrze, czwórka kielichów. Dlaczego Wy jesteście tacy, no, tacy niechętni do tego wszystkiego, że nie widzicie tej okazji? Królowa buław. No, brakuje tego działania, mnie się wydaje. Brakuje takiego poweru, takiego sprytu, jak królowa buław ma. Ewentualnie może być taka sytuacja, że no, przez tą kobietę tutaj, tak? Też że jesteście tacy po prostu skołowani. Nie wiem, może jest to wasza poprzednia, poprzedni pracodawca, bądź żona. No, przez jakąś kobietę tutaj jesteście tacy właśnie niezdecydowani na coś. Jeszcze siedzicie w tej przeszłości. Dwie buławy. Dwa kielichy. Czyli, moi kochani, jakaś spółka, jakieś dogadywanie się tutaj, ewentualnie wybór pomiędzy czymś a czymś. Tak, zastanawiacie się. Wybór. Ale bardziej mi tutaj wygląda, że zastanawiacie się, że będziecie może wchodzić w jakąś spółkę tutaj rodzinną. Też tak może być dla innych ryb. Bo mówię, karty tak mówią, że można tutaj kilkanaście scenariuszy opisać. No ale wyszła dwójka. Dwójka potwierdziła dwójkę, tak? Czyli po prostu wybór. Wasze, to są wasze działania, tak? Czyli będziecie się nad czym zastanawiać, będziecie podejmować jakąś decyzję, którą drogą pójść. No i może tego rycerza buła na koniec. Tam te karty dosyć jasne są. Rycerz mieczy. Tak, czyli jakieś tutaj, coś do Was tutaj biegnie, jakieś wiadomości, z tym, że rycerz mieczy, znaczy rycerz buław to są bardzo dobre wiadomości, rycerz mieczy to są też jakieś wiadomości, więc może być to jakiś list polecony, może to być wiadomość od jakiegoś urzędnika, tak? To jest mężczyzna 30-40 lat z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, tak? Więc ktoś taki może tutaj na koniec miesiąca, 30-40 lat, no też rycerz, tak? I bardzo szybko, no rycerz buław jest szybki, tak? Ale najszybszy jest rycerz mieczy, więc szybko jakieś wiadomości tutaj dobre do Was dotrą na koniec miesiąca. Więc nie macie się czym martwić. Jeszcze wyjaśnię tą kartę tła, te trzy miecze. Po co tam było? Trzy miecze, 9 denarów i 4 buławy, szczęśliwy dom. Moi kochani, czyli martwiliście się po prostu, żeby zarobić na dom, tak mi się wydaje. Martwiliście się, czy będą te finanse, żeby utrzymać dom. Ale będą, będą. Bo to, co robiliście do tej pory, musieliście od tego odejść, bo to Was przeciążało. Już nie mieliście siły. Trzy miecze, 5 denarów. Tak, Wy jesteście smutni, rozżaleni i tacy właśnie mówię, troszeczkę w depresji, rozczarowani, bo był brak pieniędzy. Bo był brak pieniędzy, być może w tej poprzedniej pracy. I dlatego zdecydowaliście się odejść, zdecydowaliście się zmienić, tak? Więc taka tutaj podpowiedź od kart. Dobrze, to by było tyle, moi kochani. Jeszcze raz zobaczymy sobie afirmacje dla Was. Jaka jest afirmacja dla zodiakalnych rybek na miesiąc marzec 2019? Już patrzymy, zamykam oczy, żeby wybrać coś fajnego dla rybek. Mam. Gdy tworzę w sercu i umyśle harmonię, odnajduję ją także w swoim życiu. Moje wnętrze tworzy moje środowisko zawsze. Wszystkie moje związki są pełne harmonii. No pięknie. Czyli związek nie tylko partnerski, ale może i biznesowy, moi kochani, tak?
proszę bardzo. No piękny akcent. Czyli pamiętajcie, żeby zachować tą harmonię, tak? Jak te dwójki tutaj. Te dwójki i uważać, po prostu być sprytnym, bo karta siły to jest karta też sprytu, to jest karta no, takiego, takiej silnej woli, takiego upartego dążenia do celu, tak? Jesteśmy zawzięci, jesteśmy silni, damy sobie radę. Uważajcie na te 7 kielichów, tak? Sprytnie tutaj tak, no, zaplanujcie coś, żeby wyszło tutaj na wasze i żebyście jak najwięcej tutaj dla siebie zebrali tych profitów, tak? Żebyście nie wdepnęli, że tak powiem, no tutaj w jakiś niefajny kielich. Ale będzie dobrze, bo macie siłę, jesteście sprytni, wiecie jak tą sprawę całą okiełznać, tak? O, też tak można powiedzieć. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie jeszcze raz, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować, bo nie każdy ma takie same życie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze, za łapki w górę, za subskrypcję i zapraszam do kolejnych czytań, tym razem miłosnych na miesiąc marzeń, a później kolejno co miesiąc czytania ogólne itd., itd. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia.